Catering dietetyczny 5 posiłków dziennie. Klik i gotowe. Zamów 5 posiłków dziennie na www.5pd.pl. Sponsorem relacji jest Bike Leszno oraz Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Leszno, Leszczyńska 41. Wylot na Święciechowę. Bardzo fajnie Grzesiu, no, wrócił w wielkim stylu. Chris zaczął troszeczkę gorzej, ale faktycznie miał też trudny numer, ale z biegu na bieg jechał coraz lepiej i tutaj podziękowania dla Bartka Smektały, bo on powinien jechać w nominowanych. Oddał wyścig Chrisowi, który potrzebuje w tej chwili jazdy i dziękuję. To też pokazuje, że mamy fajną drużynę, fajny klimat, bo zawodnicy nie patrzą na to, co teoretycznie jest najważniejsze dla niektórych, a potrafią oddać wyścigi. Później tam były lepsze biegi, Max coś tam trafił, później znowu zmiana, później też 2-0, także no Niki, w ogóle nie jechaj mu te motocykle, dałem mu jeszcze też szansę, żeby coś sprawdził jeszcze w innym, bo wiadomo, mamy następny mecz u siebie i chcemy, żeby też dobrze pojechał. W tygodniu było bardzo dużo jazdy i praktycznie codziennie jeździłem, więc może ta jazda zaprocentowała właśnie z tych zawodów juniorskich i co bardzo cieszy. Też dzisiaj błędów troszkę było, ale nie ma się co podpalać, tylko ciężko trenować. Myślę, że generalnie juniorzy zrobili bardzo dobrą robotę, Damian Ratajczak również. Przyjechali bieg młodzieżowy 5-1 do przodu i to jest najważniejsze. Potem starali się odbierać punkty. Antkowi wychodziło to lepiej. Damianowi odrobinę gorzej, natomiast widzę, że sam się karci, aż mi go szkoda jest, bo łzy mu gdzieś tam lecą w parkingu, ale no, to jest młody człowiek i myślę, że z czasem to wszystko będzie się rozwijać i oczywiście Damian też jechać lepiej. Nic więcej chyba z tej drużyny dzisiaj nie można było wyciągnąć, ale no trudno, tak jest ten sport. Też trzeba podziękować kibicom z Grudziądza, że przyjechali, że wierzą w nas, bo byliśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Nadal jesteśmy, ale na pewno ta drużyna już jest mocniejsza. Kamień z serca spadł, że aż zadudniło, bo naprawdę cały tydzień ten mocno to przeżywamy, przygotowujemy się jak najlepiej. W każdym dzień nerwy, po prostu ja mam już wrażenie, że mogę mieć na drugie galareta. Dzisiaj każdy bieg dla mnie też był bardzo nerwowy, bo wiedziałem, jaka to jest waga i tak dalej. Zawodów na szczęście wiedzieliśmy, że nasi koledzy kontuzowani mogą dzisiaj nas pomóc, natomiast nie wiedzieliśmy, w jakiej będą dyspozycji, ale udało się, że po prostu świetnie i cała nasza drużyna dzisiaj po prostu pojechała najlepiej,
no naprawdę najlepiej jak mogła w tej dyspozycji, w której jesteśmy i tak to wszystko wygląda i naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. No, cieszymy się jak dzieci dzisiaj. Wiedzieliśmy, że to będzie mega ciężki mecz i jeżeli chodzi o Grudziądz, to pokazuje, że bardzo dobrze jeździ. No, czy Tarasenko, Frick, no dzisiaj Niki gdzieś tam sobie nie radził. Gdyby on jeszcze dołączył, to ten wynik z całą pewnością byłby inny. Ale no, stawiali się dość mocno, to może wynik nie odzwierciedla tego, jak ciężko nam było zdobywać punkty. Podejrzewam, że nie jesteśmy jeszcze ta cała nasza trójca, łącznie pewnie jeszcze z Nazarem. Tak w 100%, bo ja jeszcze rano jak wstaję, to mam ciągle ból żeber i tak dalej, natomiast jeździć mogę normalnie, więc to jest dla mnie najważniejsza informacja, bo też tego potrzebowałem jak powietrza, więc bardzo się cieszę, że mogłem wrócić do drużyny i też jej pomóc. Jedzie właśnie jakimś przed jakimś bardziej doświadczonym zawodnikiem, no to ten stres gdzieś jest, nie ma co ukrywać, ale cenne punkty mi się wydaje dowiezione, więc cieszę. Ten mecz pokazuje, że przyjedzie do nas za chwilę bardzo mocny przeciwnik i oczywiście musimy się bardzo dobrze do tego przygotować, dopilnować wielu elementów, żeby one zagrały, ale będziemy chcieli pokazać, że jesteśmy mocną drużyną i że potrafimy jechać u siebie. Taki jest nasz cel. Dobre starty, no właśnie przez to, że właśnie tych zawodów juniorskich jest i tam się właśnie uczymy, testujemy cały czas coś. Ja też sobie coś zmieniam i może to właśnie zaprocentowało dzisiaj. Jeżeli na stadionie frekwencja jest duża, no to ten klimat jest przeogromnie miły, jest bardzo przyjemnie. Był taki moment, gdzie zapaliły gdzieś się lampki. No, mieliśmy, że ludzi nagoniło tyle jak na koncert Madonny, więc bardzo się z tego cieszymy. Cieszą te punkty, bo był to mój jak dotąd chyba najlepszy wynik do tej pory, więc na pewno cieszę, ale nie ma co się podpalać, tylko dalej jeździć, trenować, żeby było jeszcze lepiej. Jeszcze sobie spojrzałem, jaki wynik mieliśmy w Grudziądzu, żeby wiedzieć w razie czego, jakby nam nie szło, jakiego wyniku musimy bronić. No nie, no bo jakbyśmy nie mogli wygrać, to jedziemy znowu o bonus i patrzyłem, ile punktów musimy zrobić, bo nie wiadomo, czego możemy się spodziewać, ale na szczęście wyszło od samego początku, że wiedliśmy w tych zawodach i no jest to naprawdę duży kamień serca spadł.